Słuchaj, a który z aktorów, z którym grałaś, najlepiej się całuje? Chciałabym, żeby to całowanie na planie było przyjemne, ale dla mnie nie jest. A chciałabym, wiesz, bo już trochę jestem sama jednak i tak jakby... Poczekaj, Robert. Ale wiesz... To jest... Nie wiem jak wy, ale ja będę szalał zaraz. Powiem ci, że jakoś tak jesteś bardziej zabawny, jak się z tobą rozmawia, niż jak się ogląda, przepraszam. Jesteś też zabawny, niech dawaj. Może, też bardzo może jakieś bakterie. No. Chciałam, mogę przerwać na chwilę tę audycję. Audycję, ja pierdzielę. Co ty myślisz, że jesteś w ekranie z bratkiem? Ona, o matko, ona chce przerwać audycję. Chcesz golnąć, to ci przyniosą piersiówkę, no. No moim zdaniem kolejna załatwiona. No. O Boże. Robert, to będziemy już lecieć. Koleżanki. Pogadajcie sobie bez kitu. My nie mamy żadnego kitu. O matko jedyna. Przepraszam was, wiecie, no powiedzieli, że inteligentna będzie, przyjdzie. No. Ale chciałam pozdrowić tylko moją agentkę z tego miejsca. Na pewno jest zadowolona teraz. Bardzo. Moim zdaniem już nie masz agentki. No. Nie wierzę, że to się... Nie wierzę, że mam atak śmiechu wojewódzkiego na kanapie. To jakaś masakra. Dobra, dobra, jakieś tam... Kurczę, jakieś takie poważne pytania. Słuchaj, lepiej śmiać się u psychologa niż płakać u psychiatry. No. O, dobra, już mi lepiej. Dobrze, coś zaczęłaś mówić, że już jesteś długo sama i byś bardzo chciała, no. A, właśnie. No. To całowanie kogoś, kogo nie znasz... No już tutaj trochę siedzimy. To jest tak jak dla mnie, oczywiście. Nie, no dla mnie, przecież, ale jeszcze jest drugi podmiot całujący. Jakbyś, no nie wiem, nie mogę, nie wiem jak oni, może oni czerpią z tego przyjemność. Ale chyba nie. Dla mnie to jest trochę tak, jakbym, wiesz, całowała jakiś swoją rękę, która miała być trochę dziwny, obcy zapach. Ale jak ze stanem higieny jamy ustnej? Różnie bywa. No, ciężko z palaczami, Clark Gable, wiadomo. Fatalnie. Clark Gable? O, tak. Że on wchodził na plan, mówił cześć, a wszyscy... Tak. Boże, nie wiem, no nie zaglądałem tak w Gable. Czytałem. A, czytałeś, nie. Także... Chopin na przykład kasłał bardzo. No kasłał, biedak. Zarażając. W trakcie, wyobrażasz sobie zarażając. Kaszlącego, Chopin cię całuje i kaszle, nie? Dlatego preludium deszczowe napisał, bo miał atak... Tak, cały czas, Jak widzisz, można inteligentnie pogadać. Oczywiście. Dobrze, czyli tak, chciałabyś, żeby się ktoś pojawił, bo jesteś dosyć długo sama i żeby się można było fajnie całować. Tak, znaczy tak w skrócie. Ale jeżeli chodzi o to całowanie na planie, no to naprawdę, no wyobraź sobie, musisz pocałować kogoś, kogo nie znasz. No ale jak a nie uważasz, że to jest tak, no, bardzo intymne? Intymne ale... to całowanie, wiesz, to musi być ta ale chemia, to tak nie musi naprawdę być coś... przecież, to chyba chodzi o udawanie w aktorstwie, no ja dokładnie, nie ale chodzi o udawanie. Nigdy nie byłem aktorem. Nie, ja mówię, że musi być chemia w życiu prywatnym, jeżeli chcemy czerpać z tego przyjemność, no prawda? No ale to takie nieprawdziwe całowanie. Ale jeżeli całujemy właśnie na planie, no to... Ale poczekaj, a ty chcesz powiedzieć, że ty jak całujesz na planie, to że tak powiem dokonujesz penetracji ust partnera, w sensie wsuwasz mu tam swoją część, którą masz w jamie, do jego jamy? Język? Nie. Nie, nie. Czy język? Nie, nie. Po co? A na co to komu? Ola Domańska! Mogę sobie to... no dlaczego mi... Boże, fatalnie. Teraz będę wrócę do domu i będę myślała, co ja zrobiłam u tego wojewódzkiego. Ale super! Słuchajcie, nie, ale poczekaj, to teraz chciałbym, żebyście się wypowiedzieli. Fajna dziewczyna czy nie? Hej, powiedzcie, no. Dziękuję. Reszta oczywiście na player.pl. Zapraszam, warto, bo wiecie, bo to jest dopiero podatek od miłości.